W anielskich komnatach gwar wielki panuje. Każdy do świąt się tutaj szykuje. Śpiewając pieśni swym dźwięcznym głosem, anioły próbują się mierzyć z chaosem. Pracują ciężko, od świtu do zmroku. Pracy jest mnóstwo, jak każdego roku. Być może trzeba pomóc w potrzebie? Zajrzyjmy na chwilę do aniołów w niebie. Ktoś widział światełka? Nigdzie ich nie ma. Nie może być choinki bez światełek. Zobaczcie tutaj. To anioł śpi zawinięty w nasze światełka. Anioł nie tylko rozplątać, ale oczywiście nawet podczas tak prostego zadania zasnął. I do tego jeszcze krapie. Wstawaj, śpiochu! Ale co? Co się dzieje? A tam stała światełka już rozplątane i nawet dodałem jeszcze trochę blasku, żeby świeciły tak mocno, żeby było je na ziemi widać. Dajcie mi jeszcze sekundkę, jeszcze chwileczkę. Pozwólcie mi się zgrzebać. Jestem taki senny. Śpiochu, bądź poważny! Święto tuż. Wstawaj szybciutko, bo prześpisz to, co najpiękniejsze. A musimy się pospieszyć, bo w takim tempie to Sylwester zastanie. No to już pospane. Tylko chodź, zrób, daj. Kiedy tu można porządnie się wyspać? Potem się zdziało, że zasypiam na stojąco. Chodź, nie marudź, później będziesz chrapał. Lauro, pomocy! Ratuj, bo jestem zgubiona. Co się stało? Zgubiłaś się? Tutaj ciebie, ale jak to możliwe? Nie zgubiłam, tylko mam problem i to całkiem spory. Nie dramatyzuj, tylko mów zaraz, tym razem wymyśliłaś. Bo widzisz, pióro się przypaliło. Jak to się przypaliło? Samo się przypaliło? Oj, tam nie samo. Żelazko za bardzo rozgrzałam.
Pomóż mi, bo anioł Gabriel dostanie palpitacji. Zobacz, tutaj są jakieś zapasowe pióra, wstawimy i skrzydła będą jak nowe. Gabriel nawet się nie zorientuje. Rety, rety, mało mamy czasu. Choinka, prezenty, mail do męców, SMS do pastuszków, mnóstwo rzeczy do zrobienia. Skrzydła, moje skrzydła, czy ktoś widział moje skrzydła? Miały być wyprasowane. A wy co tak szeptacie? Już po minach widzę, że coś zbroiłyście. Czy moja intuicja dobrze mi podpowiada? Twoje skrzydła... No właśnie, mamy mały kłopot. Żelazko było zbyt gorące i jedno z piór troszeczkę przypaliło się. Ale nic się nie martw, Aniele Gabrielu. Wstawiliśmy w to miejsce nowe pióro. Oj, chyba nie jest dobrze, zobacz na jego minę. Jak to? Kto to widział? Nie dość, że pióro nie to same, jest niedokładnie wyprasowane. Spokojnie, Aniele Gabrielu. Ja myślę, że twoje skrzydła wyglądają lepiej lekko pognieciona. A i to pióro też nie jest najgorsze, a nawet dodaje im stylu. To taka nowa moda, musisz się trochę wyluzować i być taki, no wiesz, bardziej młodzieżowy. Młodzieżowy? Przecież ja cały czas jestem młody. Prawda? Ależ oczywiście! Piękny i młody, tylko czasem brudny. Dobra, dobra, koniec gadania. Musimy zrobić próbę chóru. Ech, o tym właśnie mówimy, tylko próby i próby. Wszyscy do mnie. Sopramy do przodu, alty do środka, basy do tyłu. Zaczynamy od Gloria in Excelsis Deo. Na 3, 4. Gloria! Nie! Zosiu, wyżej! Nie tak! No to już wyżej nie potrafię. Chociaż na stole byłoby jeszcze wyżej. A na czubko choinki to by było już całkiem wysoko. Tylko chyba nie całkiem bezpiecznie. Nie, nie, jeszcze raz nie! Może spróbujmy pada śnieg. Co może pójść źle? Możemy ruszać do Betlejem. A czy ktoś nas tam powiedzie? To się skawał drogi. Może mi powie pożyć sobie na stanie. Wprawdzie nie mamy uprawnień do wyłożenia rejestrarami, ale zawsze możemy pojechać tymi drogami. I co roku to samo. Samochód, sanie, hulajnoga, a może rolki? Idziemy pieszo i musimy zabrać ze sobą pastuszków. Oni na pewno na nas czekają. Zaraz, zaraz. Musimy się jakoś zorganizować, żeby nikt nam się nie zgubił. Maruderzy na początek. Muszę wsiąść. Przodownicy na koniec, żeby nie narzucali zbyt dużego tempa. Nie możemy wpaść do Betlejem zasapani, bo jakby to wyglądało? Musimy otworzyć piękny orszak. O właśnie taki. Gabriel na początku, a ja obstawię tyły. Możemy ruszać! O nocy ciszy.
Pastuszkowie? Chyba pasterki. Czy my wyglądamy na chłopaków? Co tacy zdziwieni jesteście? Jak widzicie, dziewczyny też mogą być pasterkami. A w ogóle to jest środek nocy, a wy zamiast spać, to chcecie wędrować do Betlejem. Nie możemy poczekać do rana i pójść za widna? No właśnie, że nie możemy, bo narodzi się mały Jezus i musimy go godnie powitać. Dobrze, Betlejem, a masz jakiś konkretny adres? Tak, tak, Betlejem, no wiecie, tam gdzie jest ten słowo. Ale konkretnie. Zaraz tam. A trzej królowie już są? To się w ogóle dał znać, że już pora? Bo wydaje mi się, że w ogóle nie jesteście zorganizowani. A mówią, że w niebie to wszystko takie poinformowane. To trzej królowie są poinformowani? Rety, rety! Spokojnie, Aniele Gabrielu, już dzwonię. Halo, Melchiorze, to ja, Róża, prawa ręka Gabriela. Czy już wyruszyliście do Betlejem? Aha, jesteście w drodze. Dobrze, czekamy na was razem z pasterkami. Wyślę wam pineskę, żebyście z kursu nie zbłądzili. Załatwione, musimy na nich chwilkę poczekać. Dotrzeć jeszcze o godziwej porze. Wiecie, że niemowlęta wcześniej zasypiają, a my przecież z dzieciątkiem chcemy się przywitać. Musimy się pośpieszyć. Aniołowie przodem. A w którą stronę? Gdzie jest gwiazda? Gwiazda w górze si. Pierwszym mym życzeniem jesteś ty, spadająca
którym główną rolę grasz ty. Gwiazda jest, ale co dalej? GPS się zawiesił. Zaraz, zaraz. Wschód? Zachód? Jak to było w tej kolędzie? I trzej królowie ze wschodu przybyli. Czyli to będzie gdzieś odwrotną stronę niż wschód. Czy to będzie tam? Nie martwcie się. Znajdziemy Betlejem. No nie, znowu nie mam zasięgu. Kto ma Google Maps? Gdzie jest Laura? O, tu jesteś. Użycz hotspota. Proszę, tu masz hasło. Nie mamy zasięgu. Hotspot, Google Maps. Co to w ogóle jest? Ja mam niezawodną mapę turystyczną. O, tutaj. Świetnie, ruszajmy. Jakie rzeczy masz nasze podarki? Oj, chyba mamy mały problem. Wydaje mi się, że przez ten pośpiech zostawiliśmy je w pałacu. Jak to mogło się stać? I jak pokażemy się dzieciątku? Co mu podarujemy, skoro nic nie mamy? Chociaż mamy serca przepełnione radością, bowiem spotkamy się z nowo narodzonym Jezusem. Przywitamy się, oddamy mu pokłon i wspólnie z aniołami i pasterkami zaśpiewamy. A teraz ruszajmy, bo już późno. Skrzydła, co jeszcze? A ty zawsze jesteś taki na werby? No chyba nie. Tego marudzenia nauczyłam się właśnie od ciebie. O tak, popieram. Jesteś mistrzynią marudzenia. Nie bądź złośliwa. Jest najmłodsza i ma prawo być zmęczona. Pasterze, to znaczy pasterki, coś pokręciły, a mędrcy pogubili mirrę, kadzidło i złoto, więc nie dziwcie się, że Gabrysia potrzebuje odpoczynku. Dobrze, Gabrysiu, odpoczniemy tutaj pod tą grotą. Nabierzemy sił i ruszymy w dalszą drogę. Wszyscy do mnie! Wczoraj wieczora, a wczoraj wieczora z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora. A wczoraj wieczora,
chcesz trochę? Co? Ale jak to? To przecież prezent dla Jezuska. Uważaj, jak anioł Gabriel zauważy, to wiesz co będzie. Będzie biegał i wymachiwał rękoma. Chociaż nie ukrywam, że bardzo lubię ptasie mleczko. Oj, nie marudź, wiesz, tego całkiem sporo. Skoro tak namawiasz, to nieładnie odmawiać. Dobrze, moi drodzy, ruszamy w dalszą drogę. Wszyscy wypoczęci gotowi? Tak! Prezenty dla Jezuska spakowane? Tak! Masełko, serki, tasieleczko, żeby nie było, że czegoś zapomnimy. No bo jest taki mały problem. Problem? Jaki problem? Albo nam w brzuszkach bardzo burczało. I co? I pozwoliłyśmy zjeść sobie kilka kawałeczków ptasiego mleczka. Gabrysie, zjadłyście ptasie mleczko dla Jezuska! No ale jeszcze całkiem sporo zostało. Całkiem sporo zostało, ale pociecha. A czy wy nie wiecie o tym, że nie wypada się nikomu dawać rozpakowanych prezentów? Rety, rety, ja już całkiem osiwieję. Spokojnie, Aniele Gabrielu. Ja myślę, że prezenty nie są najważniejsze. Liczą się dobre chęci. A dla Jezuska i Jego rodziców największym prezentem będzie to, że w tak ważnej chwili będziemy razem z nimi. Nasza obecność będzie dla nich najważniejszym podarunkiem. To prawda. A więc ruszajmy w dalszą drogę. Przecież nie wypada się spóźnić. Ziemski trud, słońce w nas.
I tak to się kończy, moi kochani. Najważniejsze, by szczęście było zawsze z nami. Nawet gdy czasem w planach chaos zagości, najpiękniejsze są małe chwile radości. Święta to piękny, magiczny czas, co ciepłym otula każdego z nas. Cieszmy się zatem każdą daną nam chwilą, doceniajmy co mamy, nim chwile przeminą. Narodził się i nie zostawił.